25 maja w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 odbyła się 9. edycja konkursu wiedzy religijnej dekanatu tomaszowskiego diecezji radomskiej. Wzięli w nim udział uczniowie klas 4-6 z 10 szkół podstawowych. Organizatorem tegorocznej edycji była Urszula Seredyn, doradca metodyczny diecezji radomskiej, nauczycielka religii. Konkurs organizowany był pierwotnie w Szkole Podstawowej nr 7, czyli obecnie w tej, której dzisiaj są zmagania konkursowe. Następnie był etap, kiedy konkursy były w Szkole Podstawowej w Błogim, w Szkole Podstawowej w Sulejowie, jak również dwa razy była edycja konkursu w Szkole Podstawowej w Bukowcu. Dzisiaj dzieci zmagają się z 25 pytaniami. Odpowiedzi, które udzielają, są bezpośrednio sprawdzane przez komisję konkursową, powołaną przez opiekunów, którzy przybyli tutaj do nas, oraz przez zaproszonych gości. Opracowując test, każdy z katechetów przekazywał dla mnie, do organizatora, pytania, które przewidywałby w etapie szkolnym, który organizował u siebie. Ja przy współpracy z księdzem wizytatorem, jak również z księdzem proboszczem, wizytatorem dekanalnym katechezy księdzem Zbigniewem Kowalczykiem, te pytania posegregowaliśmy stosownie do wiedzy, która jest wiedzą ponadprogramową z zakresu nauczania katechezy klas 4-6 szkół podstawowych. Oczywiście są pytania podstawowe takie, żeby każdy uczeń miał wiedzę bazową, a następnie dotyczą one katechizmu Kościoła katolickiego, teologii moralnej, teologii fundamentalnej. Pytania zwykle układaliśmy jako pytania wyboru. W tym roku mamy pytania dokończ, uzupełnij zdanie i jedno pytanie jest otwarte. W momencie, kiedy jest równa ilość punktów, jakie uzyskuje dwóch uczestników, wówczas bierzemy pod uwagę pytanie otwarte, które w tym roku dotyczy postaci ojca Franciszka. Dzisiejszy dzień jest dla nas szczególny, ponieważ możemy promować naszą szkołę, nasze środowisko lokalne. Pragniemy również rozszerzyć ten konkurs na powiatowy konkurs wiedzy religijnej, aby dzieci mogły spotykać się, współpracować, rywalizować w wiedzy religijnej. Jest to szczególne miejsce, ponieważ silnie współpracujemy z parafią naszą, z księdzem Zbigniewem Kowalczykiem, który wspomaga nas, wspiera w każdej działalności dydaktycznej, jak również religijnej. Dzieci, które występują, biorą udział w tym konkursie, są przygotowywane przez swoich własnych katechetów. Mamy nadzieję, że nasi przedstawiciele z naszej parafii zajmą jakieś uczciwe i dobre miejsca. Ale oczywiście to wszystko zależy od tego, jak przygotowały się one same, czy stres ich przypadkiem nie zje, bo to też jest bardzo ważne. Widziałem ogromne przeżycie u tych dzieci. Każdy chciałby wygrać, ale one są wszystkie już wygrane. Każdy z nich jest wygranym, ponieważ się przygotowywał, zdobył jakiś zasób wiedzy, a dzisiaj stara się tą wiedzę na zewnątrz uwidocznić w postaci odpowiedzi na konkursowe pytania. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu 3 nagród i 5 wyróżnień. Pierwsze miejsce zajęła Marta Kiedrzyńska z Zespołu Szkół nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim. Drugie miejsce przypadło Natalii Śmigiel ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu, a trzecie Mateuszowi Jakubczykowi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim. Wyróżnienia otrzymali Katarzyna Wereszka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, Oliwia Olszewska ze Szkoły Podstawowej w Błogich Rządowych, Natalia Kunka z Bukowca nad Pilicą oraz Krzysztof Kubacki i Natalia Panfil ze Szkoły Podstawowej w Smardzewicach. Zmagania uczniów obserwowali nauczyciele katecheci, a także zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Dagmara Pietrzyk, przedstawicielka Wojewódzkiego Ośrodka Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, Halina Szczucińska, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Tomaszowskiego Urzędu Miasta, a także księża, ksiądz Zbigniew Kowalczyk, wizytator dekanalny katechezy, ksiądz dziekan Stanisław Palkiewicz oraz ksiądz dr Dariusz Frydrych, wizytator katechezy diecezji radomskiej. Myślę, że takie konkursy szkolne i dekanalne nie tylko wprowadzają tego ducha rywalizacji, aby się przygotować, a przede wszystkim pogłębiają wiedzę religijną dzieci. Motywują do tego, żeby dzieci też poznawały Kościół,
w którym są, które też mają przyszłości i już teraz tworzą, mają go też w przyszłości animować jako wspólnotę, poznają, czym jest wspólnota Kościoła, czym jest organizm Kościoła, ale też poznają przede wszystkim, kim jest Jezus Chrystus, kim jest dla nich, jaką rolę spełnia w ich życiu i jaką postawę wobec Niego mają przybrać, aby ich życie było piękne z przyjęciem Pana Jezusa i z przyjęciem prawd wiary. Z pewnością poziom trudności jest wyższy niż zwykle sprawdziany szkolne. Jest to konkurs, też olimpiada, więc wymaga się od uczestników głębszej, większej wiedzy religijnej, ale cieszy to, że pytania są także zaktualizowane, że osadzają uczniów w realiach także współczesnego Kościoła. Wiedzą, jakie wydarzenia nas czekają w bieżącym roku duszpasterskim, wiedzą, czym na bieżąco żyje Kościół i taką też wiedzą mają się wykazać uczestnicy konkursu.